24 lutego tego roku wojska rosyjskie przekroczyły granice państwa ukraińskiego, bombardując najważniejsze punkty militarne i cywilne. Ku pamięci poległych i w imię wolnej i niepodległej Ukrainy w niedzielę zorganizowano wiec w centrum miasta. Na placu Korackiego zebrali się radomianie polskiego i ukraińskiego pochodzenia, by wspólnie walczyć o lepsze jutro. W Radomiu i regionie radomskim organizowane są liczne zbiórki żywności, leków i pościeli dla Ukraińców, którzy pozostali w kraju, by walczyć za tamtejszą ludność. Otwarto także powiatowe centrum koordynowania pomocy, które ma na celu organizację przewozów ludności z punktów recepcyjnych do domów tymczasowych, zarówno tych organizowanych przez miejscowe urzędy, jak i prywatnie przez samych mieszkańców. Najważniejsza w tym dniu była jednak jedność ukraińskiej i polskiej społeczności. Jestem dumna, że jestem częścią tego kraju, że to jest moja ojczyzna. To niesamowite. I pamiętajcie, że to wszystko, co teraz widzi Ukraina, to wszystko, co Polacy robią, to zostanie. By pomóc Ukraińcom swoje funkcjonowanie, rozpoczął także dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka w języku ukraińskim i rosyjskim, a także specjalna infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców, dzięki której można otrzymać najświeższe informacje o możliwej w danym czasie pomocy. Dodatkowo miasto deklaruje pełne wsparcie dla osób udzielających schronienia uchodźcom, a także dla samych obywateli Ukrainy. Na szybkiej takiej roboczej naradzie w Urzędzie Miejskim podjąłem decyzję, że każdy radomianin, który użyczy swojego mieszkania rodzinom z Ukrainy, będzie do końca roku na pewno zwolniony z podatku od nieruchomości. To mogę obiecać. Takimi rzeczami, które będziemy wprowadzać, będziemy, szanowni państwo, pomagać naszym braciom z Ukrainy. Kolejne działania, które już chcę podjąć jutro na sesji Rady Miejskiej, to wprowadzić uchwałę, dzięki której siostry i bracia z Ukrainy, którzy się znaleźli tutaj u nas w Radomiu, będą mogli korzystać z komunikacji publicznej bez żadnych opłat. Na manifestację w imieniu wolnej i niepodległej Ukrainy, który rozpoczął się o 17:00, przybyło kilkuset radomian zarówno pochodzenia polskiego, jak i ukraińskiego.